Prawo i Sprawiedliwość zawzięcie walczy o dobre imię polskich producentów gier. Greta Thunberg odmawia umycia włosów, a Holandia wyrzeka się Rembrandta. Podcast nagrano w piątkowe popołudnie. Niektóre rzeczy mogły ulec zmianie, aczkolwiek jeśli chodzi o włosy Grety, to wątpię. Trzecie wieści pominięte 9 sezonu podcastu Agent. Zapraszam serdecznie. Agent Tomasz. If you're listening to this, you are the resistance. We have incompetent politicians, not only the president. Projekt jest, delikatnie mówiąc, beznadziejny i odgrzany. Iraq's combination of weapons of mass destruction and ties to terrorist groups. Gdzie człowiek się spieszy? The Syrian government has the capacity to carry out chemical weapon attacks. To diabeł się wcześnie. Na pieniądze z mandatów już czeka minister finansów. That has been tried. That has failed. You never want a serious crisis to go to waste. The time has arrived once again. Radykalne hasła, mowa nienawiści, zagrożenie dla demokracji. Agent Tomasz. Witam Was, moi drodzy agentowicze. Dzisiaj podsumowujemy 38. tydzień 2019 roku. Trzecie wieści pominięte, 9. sezon podcastu Agent. Moi kochani, podsumowujemy tydzień w wieściach pominiętych, czyli informacjach, które nie znalazły się w mainstreamie, albo też nie doczekały się właściwej interpretacji. Właściwej oczywiście, tylko i wyłącznie z mojego punktu widzenia. Co tam u Was? Moi kochani, 5 segmentów dzisiaj dla Was przygotowałem, jak co tydzień, i potem rzeczy, które nie weszły do 5 segmentów, które mamy podczas naszego spotkania, naszego podcastu. Te rzeczy trafiają do drugiej godziny, która jest dla wszystkich wspierających aktywnie na patronite.pl/agent. Dzisiaj nie ma tych newsów tak dużo jak tydzień temu. Tydzień temu było naprawdę, była cała totalna masa po prostu. Zakopałem się pod tymi newsami praktycznie. Ale są rzeczy naprawdę ważne. Z rzeczy, które jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania tygodnia, o których trzeba powiedzieć, to już wiem, jak będzie wyglądał audiobook Ludzkiego działania Ludwika von Misesa. To był projekt tego lata, ogromna rzecz. Mówiłem już o tym kiedyś, że taką książkę wielką, ogromną, wydaną przez Instytut Misesa udało nam się w audiotece tego lata nagrać. To jest tam 750 czy ileś stron, 40 parę godzin audiobooka. I moi kochani, tak wygląda książka. Niektórzy z Was mają tą książkę u siebie w domu, niektórzy znowu z Was, którzy mają tą książkę, nawet przeczytali. Jeśli nie, to spokojnie, ponieważ mamy coś takiego. Nie? Można sobie porównać, jak to w ogóle wygląda. Coś, co może służyć jako zakładka do dużej książki. I to coś to jest audiobook Ludwika von Misesa, wypuszczony wreszcie przez Instytut Misesa. No trudno mi Wam pokazać, to tak małe, moi kochani, że chyba trzeba jakąś, nie, pod mikroskopem to trzeba po prostu kręcić. Więc trafia na Hall of Fame, Wall of Fame, tutaj agentowy. Tu jest 43 godzin gadek. I z tego, co wiem, to wciąż dyskusje trwają odnośnie tego, kiedy ten audiobook zostanie wypuszczony. Najnowszy update historii jest taki, że za jakieś 2-3 tygodni będzie on dostępny na audiotece, a za kolejne naście tygodni będę mógł Wam w swoim newsletterze, w ZUSDweterze, wysłać link do pobrania sobie tego materiału całkowicie za darmo. Tylko nikomu nie mówcie, albo wszystkim mówcie, gdzie go przyczepimy. Tutaj, dobra, ja już mam ten audiobook, trafia na ścianę, jest fajny, nie? Zobacz, to się otwiera i można sobie włączyć i słuchać przez 40 godzin. Okej, i to jest najważniejsze. I jeśli zamiast suchej ekonomii wolicie opowieści bardziej biograficzne, to w wydawnictwie Fior Publishing została w tym tygodniu, zdaje się, ale w każdym razie jest to nowość, wypuszczona książka Randala Holcomba, 15 wielkich austriackiej szkoły ekonomii. 15 życiorysów ludzi, którzy tworzyli zalążki tej szkoły myśli ekonomicznej, tworzyli samą szkołę i którzy byli przez nią najmocniej. Brakuje mi słowa. Muszę wrzucać książkę, to nie będzie. Muszę więcej czytać, nie tylko audiobooków. Wtedy nie będzie mi brakować. Nie będzie mi brakować słów. Byli pod największym wpływem tej książki, czyli 15 największych influencerów austriackiej szkoły ekonomii. Bardzo fajna rzecz. Ja czytałem Randala Holcomba w ogóle książkę o austriackiej szkole ekonomii. Uważam, że to jest najlepsza książka o austriackiej szkole ekonomii. Tego jeszcze nie czytałem. Dopiero to do mnie trafiło. Przeczytałem jeden rozdział, bardzo mi się podoba. I o tym jeszcze będzie kiedyś w podcaście na pewno. Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy od piątego segmentu, o którym mogliście słyszeć w mainstreamie, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby go nie rozwinąć. Nie będę zatem przedłużał, moi kochani. Czekamy na audiobooka. Mamy już 15 wielkich austriackich szkół ekonomii. To już jest fajnie, mamy co robić. Czyli do momentu, w którym audiobook nie zostanie upubliczniony, możecie sobie przeczytać tą książkę, bardzo serdecznie polecam.
A co przed nami? A też nowa seria książek w zasadzie. Nowy szwedzki kryminał. Zapraszam serdecznie. Ja wychowywałem się na książkach von Misesa, na książkach Friedricha Hayeka. Donald Tusk podobnie. Numer 5. Nowy szwedzki thriller się szykuje. Wzorowany na bestsellerowej serii Millennium. Tymczasem nie będzie to już Millennium, będzie to tylko 12-lenium. Pierwszy tom ma nosić tytuł Dziewczyna, która się bała szamponów. Haha, wiem. Straszny suchar. Moi drodzy, w środę Greta Thunberg, taka, nie wiem czy kojarzycie Gretę Thunberg, to jest taka dziewczynka, która zrobiła karierę, znana jest z tego, że poszła na wagary. No nie? Ja o tym się dowiedziałem, to mówię, jak to ona? Zaraz, ja znam osobiście wiele osób, które już w latach 90. chodziły na wagary. Byłem świadkiem naocznym tego, bo sam byłem na tych wagarach. To jest taka młoda dziewczynka z warkoczykami, taka bardzo spokojna, zamknięta w sobie, introwertyczka, która walczy o to, żeby się klimat nie zmieniał zasadniczo. Chyba o to chodzi. Żeby uratować naszą planetę, no bo nie ma ważniejszego celu niż ratowanie planety. I ona w minioną środę zeznawała w kongresie przed dwiema komisjami. Jedną komisją związaną ze zmianami klimatu, Select Committee on Climate Change, i drugą komisją spraw zagranicznych. Przypłynęła parę dni wcześniej do Stanów Zjednoczonych na łódce, która jest w ogóle zeroemisyjna i została tam przyjęta z owacjami, ludzie w ogóle ją uwielbiają, wiecie, ta dziewczynka robi gigantyczną karierę, ma odebrać, a może już odebrała, jak w momencie, w którym to oglądacie, nagrodę Amnesty International za działania na rzecz zmian klimatu. W poniedziałek, ja to nagrywam w piątek, w poniedziałek będzie przemawiać na spotkaniu klimatycznym Organizacji Narodów Zjednoczonych 23 września, w poniedziałek, już się spotkała z Barackiem Obamą, już udzieliła setek tysięcy w ogóle wywiadów mniejszym mediom, większym mediom, była we wszystkich programach telewizyjnych. I oczywiście to całkowicie spontaniczna akcja. Dziewczynka po prostu wyszła ze szkoły, zaczęła strajkować, powiedziała, zróbcie coś i ja nie będę chodzić do szkoły, bo mam ważniejsze rzeczy, muszę walczyć o planetę. I co ciekawe, ta dziewczyna nic nie mówi, ona niczego nie mówi. I to jest fantastyczne według mnie, to jest fantastyczna kreacja. Ona jest jak ten, wiecie, człowiek z Księżyca, Andy Kaufman, ona niczego nie mówi. I wszyscy są zachwyceni. Ona tylko mówi, nie, ja tu przyniosłam raport IPCC, bo tak mówiła na tym spotkaniu środowym komisji w kongresie. Ja w ogóle nie będę mówić, bo ja mam tylko 16 lat, co ja mogę wiedzieć. Ja tu przyniosłam raport IPCC, według którego za tam x lat, już niedługo, w przeciągu jednego pokolenia woda nas zaleje na wysokość 60 cm i w ogóle znikną wszystkie... No w ogóle zaleje nas woda z roztopionych lodowców i nie będzie ludzkości i za 12 lat planeta się kończy. I to 12 lat, to 12-lenium, ta cała nowa saga. Szczerze, nie wiem, być może tak, ale jakoś nie sądzę, żeby to było 12 lat. Mam tylko jeden prosty, nawet nie dowód, ale taki kontrargument, wiecie, obserwacje, nie? Ludzie nie zachowują się, jakby za 12 lat miał się skończyć świat. I nie mówię o zwykłych ludziach, którzy mogą mieć bardzo małą wiedzę, którzy mogą nie wiedzieć o tym, co mówi Al Gore, przed czym ostrzega Barack Obama i wielu innych naukowców, wiceprezydentów lub prezydentów lub eksprezydentów. Tymczasem Greta spotyka się z Al Gorem, spotyka się z Obamą i ja się zastanawiam, bo ona, tak jak wspomniałem, ona tylko przedkłada raporty. Ja wam tylko przyniosłam raport IPCC, ja nie będę nic mówić, bo nie chcecie mi wierzyć, to zaufajcie nauce. Czy jak ona spotyka się na przykład z Alem Gorem czy Barackiem Obamą, to jest takie moje wewnętrzne pytanie, nie wiem, to jest kwestia prywatna ich dyskusji, to czy ona mówi takiemu na przykład prezydentowi, już teraz eksprezydentowi Barackowi Obamie, panie prezydencie, ja bardzo pana lubię, bardzo pana szanuję, ale czy pan wie, że za 12 lat zaleje nas na 60 cm fala z roztopionych lodowców? Dlaczego pan kupił 3 miesiące temu posiadłość za 15 milionów dolarów Martha's Vineyard za parę metrów od oceanu? Nie słyszał pan o tym? Panie prezydencie, proszę natychmiast sprzedać tą posiadłość, póki jeszcze ktoś jest w stanie za nią zapłacić. Kupił za okolice 15 milionów dolarów, tam milion w tą czy w tamtą, to różnie ludzie to liczą. To samo Al Gore, który niedawno kupił posiadłość na Florydzie. Też praktycznie na samej plaży. Więc mówię, okej, ci ludzie wiedzą więcej ode mnie. Inwestują w posiadłości, które za 12 lat mają być zatopione? Czy oni nie widzieli materiałów z powodzi, które zasadniczo zalewają kanały telewizyjne każdej wiosny? Nie?
A może wiedzą o tym, że zasadniczo aktywność huraganów jest w tendencji spadkowej, mimo tego, że bardzo dużo materiałów w telewizji może na ten temat znaleźć. I każdy pożar jest natychmiast praktycznie na żywo relacjonowany, jak niegdyś wojna w Wietnamie, zaraz po tym, jak upowszechniła się telewizja. Można było odnieść wrażenie, że wiecie, że non-stop coś się pali. No przecież dochodziły do nas informacje o tym, że lasy w Brazylii płoną. Że ile to, pamiętacie ten motyw? Miesiąc temu, wzrost, ten pożar, który miał miejsce w pożar Amazonki, był ile tam 150 czy ileś procentów, teraz przepraszam, nie mam przed sobą jakby kartek, w tej tendencji w ogóle za 3 lata nie będzie Ameryki Południowej. Nie? Można było dojść do takiego wniosku. Otóż okazuje się, że rzeczywiście ten pożar był ileś razy większy niż ten rok temu, ale 2 lata temu i rok temu była tam ogromna wilgoć. Przez to pożar, który występuje, zaczyna się w Boliwii, a potem przechodzi na Brazylię. Te pożary są coroczne. Były relatywnie duże w tym roku, bo nie było takiej wilgoci jak rok i 2 lata temu. Natomiast średnia nie przeraża. I to nie jest wcale tak, że jak rok temu była wilgoć, w tym roku była susza i rzeczywiście ten łuk wystrzelił w górę. To znaczy, że za rok będzie jeszcze tam 1500% i w ogóle już cały kontynent spłonie. Nie sądzę, żeby przepowiednie klimatyczne można było budować na zasadzie tabeli w Excelu. To jest odważna teza, powiedziałbym szczerze. W każdym razie nie wiem, czy Greta Thunberg doradziła Barackowi Obamie, żeby sprzedał swoją posiadłość. I wiemy tylko tyle, że razem z Gretą przed kongresem, można powiedzieć, pouczało polityków nieco więcej osób. Tam głównie dzieciaki to byli ludzie tak od 13 do 20 tam 1 lat, więc bardzo młodzi ludzie. Zdarzył się nawet jeden głos rozsądku. Był jeden chłopak, który powiedział, że owszem, zmiany klimatu to poważna sprawa, ale mechanizmy rynkowe sobie lepiej radzą z naprawianiem sytuacji niż mechanizmy rządowe. Wpuścili go w ogóle do parlamentu? Mówisz, skąd on się tam wziął? No miał na to kilka dowodów, chociażby to, że energia odnawialna jest coraz bardziej przystępna, nie dzięki grantom rządowym. One owszem miały swoją rolę, ale nie kluczową. Samochody elektryczne jeszcze wciąż są daleką przyszłością, jeśli chodzi o przeciętnego Kowalskiego czy Nowaczkę. Trzeba zrobić, że porówno. Natomiast już są coraz bliżej, już są w zasięgu i są w zasięgu jeszcze nie przez to, że pan Morawiecki obiecał, że 100 miliardów elektrycznych samochodów do 2017 będzie po Polsce jeździć, czy będzie jakiś nowy grant na innowację polskiego elektrycznego tam samochodu Syrena 2030 czy coś takiego, nie wiem. To są mechanizmy rynkowe. Aczkolwiek mówiliśmy o tym chyba tydzień temu, nie? Że Singapur pokazał środkowy palec Tesli, mówiąc, że to wcale nie są ekologiczne samochody. Czyli to jest coś, o czym w Niekarmnęki, która cię kąsa było pisane tak z 4 czy 5 lat temu. No ale nie można tego mówić głośno, bo wtedy jest się antynaukowym szurem, prawda? I powiem wam szczerze, ja nie mam problemu z 16-letnią Gretą, która gdzieś tam płynie jakimś niskoemisyjnym jachtem. Ja dziwię się, skąd jest ten hype na Gretę, ten zachwyt. Aktorka Sara Silverman, taka hiperlewaczka, naprawdę. Mówi, że ona widzi Jezusa w Grecie Thunberg. Rozumiecie? Sara Silverman, której co drugi dowcip jest o Watykanie, że trzeba byłoby go zbombardować, a te nieparzyste są o aborcji, jaka jest fajna. Żydówka, która widzi Jezusa w Grecie Thunberg. Ja nie wiem, czy to jest złośliwość, czy to jest trollowanie, czy ona się po prostu zapomniała. Aktorzy chcą się fotografować z tą dziewczynką i zastanawiam się, może to zabrzmieć trochę szurowsko, czy to jest Greta, fajna dziewczyna, która sobie wyszła ze szkoły i mówi, kurna, zróbmy coś z tą planetą, bo idzie w złym kierunku. Co jeszcze bym szanował? Czy to jest projekt Greta Thunberg? Bo jak się spojrzy na to tak troszeczkę, wiecie, w kategorii teoria spiskowa, to ty, tam się zaczynają fajnie łączyć niteczki, nie? Bo to jest dziewczyna, ten design tej osoby jest fantastyczny. Warkoczyki, czyli taka wrażliwość dziewczęca. To jest od razu odwołanie do obrazka z XIX wiek, preindustrialne poziomy CO2. Dzieci pracujące po prostu, poeci, nimfy na polach, jeszcze zanim słońce przesłoniło im dymy z kominów i tak dalej. I dzieci musiały wtedy z tych pól, zostały szybko zdjęte przez taki wielki kombajn i wciśnięte do fabryki, gdzie im maszyny urywały ręce i nie pozwalano im się uczyć.
No bo taka jest narracja. Więc są te wszystkie elementy, które trzeba. Jest Szwecja, więc tutaj hasło cóż, że ze Szwecji ma ogromne znaczenie. Właśnie Szwecja. Szwecja jest jakimś dla wielu mocno lewicujących ludzi, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale powoli to odbija się od Stanów Zjednoczonych takim rykoszetem i wielu razemowców w Polsce ma takie wyobrażenie Szwecji jako jakiegoś super w ogóle raju stworzonego przez socjalistycznych filozofów. Więc Szwecja jest ważnym elementem. No i autyzm, nie? Czyli jak jeśli ktoś nie mówi nic mądrego, to nie możesz go skrytykować, bo to jest krytyka ludzi z autyzmem, więc wiesz, weź nie świruj, no nie krytykuj Grety Thunberg. I z drugiej strony jest to dziecko, więc nie możesz atakować dziecka, nie możesz sobie robić jaj z tego, że spędziła ileś tygodni na Pacyfiku i wciąż ma tłuste włosy. Może właśnie dlatego ma tłuste włosy, że ona jest w ogóle niskoemisyjna, nie? Być może o to chodzi, że ona nie używa szamponu, bo mówi, ja dziś użyję szamponu i będę miała piękne włosy, a jutro żółw na Galapagos będzie miał naklejkę Procter & Gamble na tyłku i pokażą to w National Geographic i wiecie o co chodzi. No, będziemy zatruwać szamponem ocean i tak dalej. Więc może tu jest jej część, ale z drugiej strony myślę sobie, nie. To by oznaczało, że ludzie stojący za Gretą, jeśli byłaby taka grupa trzymająca Gretę, by się to chyba wtedy nazywało, GTG, grupa trzymająca Gretę to są geniusze marketingu. Podejrzewam, że tak nie jest. Podejrzewam, że najzwyczajniej w świecie mamy do czynienia z gigantycznym, i mówię to jako wolnorynkowiec, zapotrzebowaniem rynku na taką postać jak Greta. Bo jakim cudem nagle taka dziewczynka pojawia się na Kapitolu, podejrzewam, że gdyby Hillary wygrała wybory, a nie Trump, to byłaby gościem Hillary Clinton. Raczej nie będzie gościć u rodziny Trumpów. Zakładam, nie wiem. Prove me wrong. Być może się okaże, że za chwilę Trump się z nią też spotka. Robi się fantastyczny PR fotografując tą dziewczynką, bo wiemy, że ludzie pokładają w niej jakąś nadzieję. Czyli jest jakieś zapotrzebowanie na Gretę na rynku. I wydaje mi się, że jako wolnościowcy, jako wolnorynkowcy, jak już się naczytaliśmy ludzkiego działania, to musimy wiedzieć, jaką niewygodę, może tak bym powiedział, jaką dziurę nam uzupełnia w naszym życiu Greta. Może nie w moim, bo tak jak mówię, ja nie mam dziury, którą by Greta mogła zasypać, ale jaką, wiecie, jaki dyskomfort uzupełnia istnienie tej Grety, niezależnie od tego, czy ona jest projektem, czy nie jest projektem, czy jest rzeczywiście autentyczna, spontaniczna dziewczyna, która sobie, tak jak mówię, wyszła ze szkoły zastrajkować i wszyscy to podłapali. No bo już ten polski klon, który się tam gdzieś tam pojawił pod Sejmem, no to jest już właśnie mniej autentyczny, co do tego nie mamy wątpliwości. Też próbowano z warkoczykami, ale jakoś nie wypaliło. I może to jest, wiecie, krok naprzód, troszeczkę nie... trochę na ślepo, do pustego basenu, ale fanami Grety są najczęściej inne dzieci, których rodzice mają bardzo podobne poglądy do tych, które Greta bardzo mocno broni. Czyli ratowanie ekologii za pomocą socjalizmu. Do tej pory się nie sprawdziło, ale jest XXI wiek, więc się musi sprawdzić. Tym razem się sprawdzi. Tym razem mam iPhony. Musi się udać. I pomyślałem o tym zapotrzebowaniu i w jakiś dziwny sposób przekierowało mnie to na tematy religijne. To znaczy, często się mówi oczywiście, że te ekoświry, czy jak tam ich nie zwać, zbudowali sobie kościół. I powiem wam szczerze, może to brzmieć jak mówię, nieuprawniona troszeczkę teoria, ale jak sobie rozpisałem to na kartce, zaczęło mi się zgadzać. I dlaczego zacząłem od zapotrzebowania, czyli dyskomfortu, który uzupełnia nam istnienie Grety i jej działania? Idą za nią ludzie najczęściej, którzy stracili nadzieję. Teraz jest moja własna teoria prywatna spiskowa, zresztą tak jak cały ten program. To są tylko i wyłącznie moje subiektywne uwagi. Idą za Gretą ludzie, którzy stracili nadzieję. Ci ludzie byli wychowani przez, jakby to powiedzieć, to jest idący za Gretą i followers, to jest pierwsze pokolenie, pierwszego pokolenia wychowanego na kieszonkowym. Czyli to jest takie pierwsze pokolenie dobrobytu, nie? Które wychowuje drugie pokolenie i tym ludziom brakuje jakiejś idei. Oni tak jakby zachowują się jak ludzie, którzy nagle znaleźli cel. Nie potrafili się odnaleźć, nikt im tego świata nie ułożył. Być może obalili wartości starego świata, być może też wartości starego świata się skompromitowały i dobrze, że upadły, ale nic nie pojawiło się na to miejsce. Tak jak Związek Sowiecki upadł, bardzo dobrze, ale nic się nie pojawiło na to miejsce. No pojawił się Putin, którym już 20 lat rządzi. I właśnie teraz mamy taką czkawkę. Ja tak to postrzegam. I nagle mamy praktycznie świętego,
świętą w tym wypadku, świętą Gretę, która daje tym ludziom energię, bo ona nie jest politykiem. Wiecie, próbowali tę rolę przejąć politycy tacy jak Al Gore, próbowali celebryci typu DiCaprio czy tam inni. Nie, okazało się, że oni są sztuczni, oni nie są naturalni. Al Gore czy DiCaprio to są ludzie, którzy zarobili miliony i widać, że tak na dobrą sprawę prowadzą na tym jakąś kapryśną politykę. A tutaj mamy autentyczną dziewczynę, która jest szczera. I ta jej świętość, ta czystość, fakt, że ona jest dzieckiem tak naprawdę, była przynajmniej, kiedy ta akcja się zaczęła, no bo ona już zaczęła, ona trochę jak Harry Potter, z każdym odcinkiem jest już coraz starsza. Zaczyna się pięknie wpasowywać w ten brak, cholera, jakby to powiedzieć, religijności, brak jakiejś transcendencji w życiu człowieka. Ja nie jestem osobą religijną, natomiast potrafię zauważyć religijność. Nie? I być może jest gdzieś w tych ludziach potrzeba, na którą Greta odpowiada. Potrzeba jakiejś hierarchii, potrzeba czystości. I kiedy sobie to wszystko rozpiszemy, to nam wychodzą normalnie punkty. Ja tych punktów mam tutaj 7. Jednocześnie dowiadujemy się, że to jest też news, który na początku był tutaj do podcastu, że stacja NBC otworzyła portal, na którym możesz wyznać swoje ekologiczne grzechy. Czujecie? Możesz się wyspowiadać. No to jak mamy bohater dziewicę, Gretę, nie wiem. Mamy spowiedź, mamy strukturę, mamy kapłanów, mamy pismo, mamy różne pisma, mamy raporty IPCC, prawda? Mamy recenzje, Ewangelię w zasadzie naukowców. Głównie skupiającej się na tej 12-letniej apokalipsie, opowiadającej, że za 12 lat świat się skończy. Mamy dogmaty, mamy przeświadczenie o nieomylności, prawda? Powtarza się ten konsensus naukowy. Jest cały marketing. W ogóle jeśli chodzi o marketing i kwestie związane z jakby połączeniem Kościoła z marketingiem, to polecam wam książkę, jeśli jeszcze nie znacie. Jezus i biel staje się bielsza. Ja tą książkę czytałem jakieś pół roku temu z markerem. Tu wszędzie są plamy moich markerów. Nie wiem, czy to dobrze widać w kamerce. Bardzo ją serdecznie polecam. Bynajmniej nie pisana przez żadnego żarliwego chrześcijanina prawicowca. Polecana nawet przez Tok FM z tyłu. I oryginalnie miała ta książka kosztować 35 zł. Tak przynajmniej kod kreskowy nam mówi. Ja ją kupiłem za 2 zł w taniej księgarni. Zdaje się w Dedalusie, czy tam książki na wagę, coś takiego. W każdym mieście praktycznie znajdziecie taką książkę. Jezus i biel staje się bielsza. O tym, jak Kościół korzysta z marketingu. Fantastyczna rzecz. W ogóle świetna lekcja marketingu. Pozyskiwanie klientów, systemy lojalnościowe, systemy wyjścia, list do Koryntian jako pierwszy newsletter i tak dalej. Wiecie, bardzo zabawna książeczka w ogóle. No cóż, 35 zł miała kosztować. Bruno Ballardini, bardzo wam polecam serdecznie. Jezus i biel staje się bielsza. I tak wiedziałem, tak patrzę na to, mówię, a jakiś ostry lewak to pisał, pewnie będzie jeździł po kościele tam swoją tam hulajnogą ekologiczną i w tą i z powrotem. I widać, że koleś nie ma poczucia humoru, stara się, ale jak za 3 zł i 2 godziny, które na tym spędzasz, to chociażby w kwestii marketingu wszystko się pięknie zgadza. Są też msze. Wypisałem sobie msze i strajki klimatyczne, które w części świata są w ten piątek, w drugiej części za tydzień, nie wiem dlaczego, jakaś zmiana czasu czy coś. Strajki klimatyczne zaczynają przypominać procesje, nie? Czyli 2 razy do roku, raz na wiosnę, raz na jesień strajkujemy w obronie klimatu. Są szczyty klimatyczne, które do niczego nie doprowadzają, więc trudno je nazwać odpowiednikiem soborów watykańskich może, ale też są ważne, nie? Tam się ustala, tam są wyłaniani liderzy ruchu, tam wybiorą papieża następnego, tam poleci biały dym, zielony w zasadzie w tym wypadku, bez dymu, w zasadzie nie, dymu nie będzie, nie, bo to ma być niskoemisyjne spotkanie. Tak czy inaczej, są grzechy, są święci, czyli prawda, czystość, dziecko, są męczennicy, przecież wszyscy opowiadają o tym, jak Greta, jakim ona jest gigantycznym męczennikiem, ona się męczyła na tej niskoemisyjnej łodzi, słuchajcie, przez ileś dni, teraz męczeńsko daje się zaprosić do wszystkich celebryckich programów wieczornych, spotyka się, całą dobę ma wypełnioną spotkaniami z celebrytami, aktorami, Piersem Brosnanem, Barackiem Obamą i wszystkimi innymi. Wszystko się zgadza, nie? Ona jest męczennikiem. Ona walczy o klimat. Nie ma nic do powiedzenia wprawdzie ta dziewczyna, ale z tego nikomu nie wolno się z tego śmiać, bo to jest ponoć autyzm. Ale wszystko się zgadza. I teraz się zacząłem zastanawiać, czy rzeczywiście ten taki klimatyczny ruch, to wyznanie klimatyczne może zastąpić na przykład chrześcijaństwo czy judaizm i wtedy odpowiadać na pewne duchowe potrzeby człowieka. I tu znalazłem jedną rzecz,
której mi w tym całym designie brakuje, i to jest brak nadziei przede wszystkim. Brak raju. Słuchajcie, nawet dżihadystom obiecuje się tam 72 dziewice czy 40 dziewic, nie? Czy to jest jedna osoba z 40, jedna dziewica z 40 płciami, czy jakoś tak, czy 49, czy 72 dziewice. To się zmienia, wiecie, bo te kursy ropy idą w górę, w dół, teraz mają iść w górę. Nie, nieważne, to jest nieważne, ale w każdym razie zawsze jest ten raj. Zawsze jest jakaś nirwana, zawsze jest jakiś święty Piotr, który mówi, o, wreszcie przyszedłeś, czekałem na ciebie. Zawsze jest ten raj. Tu nie ma raju. Tu jest tylko apokalipsa. Za 12 lat skończy się świat. Ja nie mam narzędzi naukowych, nie skończyłem odpowiednich studiów, żeby teraz mówić, czy globalne ocieplenie jest antropogeniczne, czy i tak dalej. Nie, absolutnie. Nie interesuje mnie to do pewnego stopnia, że sorry. To nie jest... Nie jestem przerażony, nie czuję się w ogóle, wiecie, zmrożony informacjami, które do mnie docierają. Ale widzę, że gigantyczny biznes robi się na sprzedawaniu braku nadziei. Przede wszystkim, nie? Ja bym się zgodził z tym chłopakiem, który zeznawał przed kongresem dwa dni temu, że tak, zasadniczo może w krótkim dystansie możemy być pesymistami, ale w długim dystansie optymistami. Rozwiązania rynkowe są mądrzejsze od rozwiązań rządowych. Zresztą o tym też jest w tej książce Misesa ciężkiej i ogromnej, napisanej 70 lat temu. To nie jest przepowiednia. Ludzkie działanie nie jest przepowiednią, jest pewną strukturą, pewnym ujęciem struktury ludzkiego działania. I to napawa optymizmem, to jest fantastyczne. Ale jeśli ktoś cały czas czyta książki o tym, że jest przeludnienie, nie? Klątwa maltuzjańska wcale nie została rozwiązana przez rewolucję przemysłową, jest nas coraz więcej, zasoby ziemi się kończą, wszyscy zdechniemy, grozi nam gigantyczna epidemia. Tu Jacek Bartosiak opowiada o tym, że Chiny nas zaraz zaatakują. To ekolodzy opowiadają o tym, że słońce spali ziemię za 12 lat. Skończy się pitna woda, wszystko w ogóle runie. Wystarczy, że jeden dzień jest upał, od razu wiesz, od razu dostajesz milion tweetów na komórkę o tym, że a, nie mówiłem? To rzeczywiście, jeśli się czyta tylko i wyłącznie książki o farmagedonach i o gigantycznych korporacjach, które trują jedzenie i w ogóle za chwilę wszyscy umrzemy na raka, to nie wiem, na ile to jest prawdziwe, na ile nie. Mogę na chwilę założyć, że jest. To wiecie co? To nie mam dobrych wiadomości. To jesteśmy przygnębieni, mamy przerąbane, jesteśmy w dupie głębokiej, moi kochani, naprawdę. I co się okazuje? Kiedy już się jest w tej głębokiej dupie i trzeba sobie uświadomić, że nie będzie lepiej, znajdujemy się na dnie jaskini w tej campbellowskiej strukturze opowieści, musimy się odrodzić jako nowy człowiek, to w tym momencie możemy sobie wygooglować, co to jest good grief. Okazuje się, że dla wszystkich ludzi, którzy przedawkowali wyznanie klimatyczne, przeczytali za dużo mądrych książek o tym, jaki koniec świata już, w ogóle świat już się skończył w zasadzie. No nie, Al Gore od 30 lat powtarza, że za 12 lat kończy się świat. Teraz już za 11. Tylko, że Al Gore co roku powtarza za 12, nie? Jakoś tak. Do 2012 roku ma się cały lud stopić na biegunach. No nie wiem, być może się stopi za 10, być może ta przepowiednia jest po prostu źle wymierzona, ale sama treść tej przepowiedni jest prawdziwa. Też można założyć taką rzecz. Ale jak już jesteś tak totalnie zdołowany i mówisz, wiesz co, już w sumie niech ten świat naprawdę się spali, niech to się wszystko zawali, niech to wszystko pieprznie, bo mamy już tego dość po prostu. Ludzie są tacy głupi, trują oceany, trują siebie, nie wiedzą co robią, podcinają gałąź, na której siedzą, szczają do własnego gniazda. W ogóle jak z tymi ludźmi wytrzymać można, niech to wszystko już pieprznie. To w tym momencie możesz zapisać się na taki mentorski program prowadzony w Salt Lake City, przynajmniej to się nazywa Good Grief. Ale jak się okazuje, takich programów jest coraz więcej. One są głównie w Stanach Zjednoczonych, ale jak już się pojawiły w Stanach Zjednoczonych, to jestem święcie przekonany, że za chwilę pojawią się też w Europie. Specjalne, wzorowane na spotkaniach anonimowych alkoholików programy wychodzenia z ekologicznego dołka. Autentycznie, moi drodzy. Okazuje się, że to jest całkiem dobry biznes, ponieważ te książki o tym, że wiecie, farmagedon, koniec świata, koniec żywności, koniec ryb, koniec pszczół, koniec wszystkiego, one się świetnie sprzedają i nakręcają pewną negatywną spiralę. Ludziom się po prostu odechciewa, ludziom się niczego nie chce, ludzie mają dość. Ale w którymś momencie przekłada się to na ich życie, no bo mówią, po co żyć, po co planować, skoro za 12 lat wszystko ma pieprznąć, nie? Po co mi to? I okazuje się, że to ma bardzo negatywne skutki, jeśli chodzi o zdrowie. Jak ktoś cię pozbawi nadziei, jak ktoś ci zabierze wszystko, w co wierzysz i powie, nie kombinuj, nie inwestuj.
Nie edukuj się, nie inwestuj w siebie, nie inwestuj w swoją rodzinę. Za 12 lat, stary, to wszystko pieprznie. I to są jak ludzie, którzy naprawdę uwierzyli w to i zaczynają pić Kool-Aid i mówią, tak, my z naszym liderem popełnimy teraz zbiorowe samobójstwo, bo świat się i tak kończy jutro od 16. My będziemy pierwsi w niebie dzięki temu. Pierwszy krok, zaakceptować problem i jego powagę. Drugi problem, przyznać się do tego, że jest się częścią problemu oraz częścią rozwiązania. Krok trzeci, pogodzić się z niepewnością. To na pewno pomaga bardzo mocno. Przyzwyczaić się do własnej śmiertelności. Przyzwyczaić się do myśli o własnej śmiertelności. Krok piąty, wykonywać pracę wewnętrzną. Krok szósty, poczuć własne uczucia. No bo jak już się jest zjechanym, to już człowiek nic nie czuje. Siódme, robić przerwy. Ósme, czuć wdzięczność. Dziewiąte, pokazać się na zewnątrz, zrobić coming out. I dziesiąte, zainwestować w siebie i pomyśleć o rozwiązywaniu problemów. Moi kochani, chyba się zapiszę na taki kurs. Nie wiem, czy są takie kursy dla ludzi, którzy czytają wiadomości i mają po prostu dość? Bo jedna z dróg to jest po prostu dieta niskoinformacyjna. Wydaje mi się, że całkiem fajna rzecz. Dla mnie niemożliwa, bo inaczej nie mógłbym prowadzić tego podcastu. Ale taki kurs dla alkoholików, dla ludzi uzależnionych od złych wiadomości, to jest chyba dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Przechodzimy do czwóreczki, która jest znacznie krótsza, moi kochani, niż segment numer 5. Jedziemy dalej. Agent Tomasz. Jednak mimo tych waszych błędów, ogromnych błędów z przeszłości, chcę powiedzieć, nie będzie podwyżek cen energii. Numer 4. We wstępie powiedziałem, że Holandia wyrzeka się Rembrandta. Oczywiście był to totalny clickbait. Chodziło mi tylko i wyłącznie o muzeum w Amsterdamie, które postanowiło, jakby to ująć delikatnie, żeby nikogo nie urazić. Albo inaczej, jak powiedzieć to tak, żeby wszystkich urazić porówno. W dobie egalitaryzmu obowiązującego. Muzeum postanowiło zrezygnować z pojęcia złoty wiek. Otóż XVII wiek, zarówno w kwestiach gospodarczych, jak i militarnych, jak i politycznych, jak i artystycznych, jest przez Holendrów uważany za wiek złoty i jest poniekąd przyczyną ich dumy narodowej. I pan Tom van der Molen, który jest kuratorem muzeum w Amsterdamie, powiedział, że właśnie duma narodowa mu tu najbardziej przeszkadza. Ale nie dlatego, że nie wiem, Gerd Wilders ma kolekcję obrazów Jana Vermeera, czy Halsa, czy Holbeina, czy kogokolwiek. Nie, po prostu, skoro jest duma narodowa, jest ona związana z białą kulturą, w domyśle, no to musi być rasistowska, musi być różna, bo nie możemy zapomnieć o tym, że w XVII wieku, czyli co, 1600, było niewolnictwo, Holendrzy przyłożyli swoją rękę do handlu żywym towarem i była bieda, szczególnie jak się porównuje z XXI wiekiem, to oczywiście to ten wiek taki był złoty, wiecie, pazłotkowy. No i poza tym złoto się tak źle kojarzy, nie? Że złoto to jednak to jest ten standard, którego byśmy chcieli uniknąć, więc wystawę Rubensa, Van Dycka, Rembrandta, Pottera, Halsa czy Vermeera, to jest ten od dziewczyny z perłą, eksport. Przemianujemy. Wystawa, stała ekspozycja Złoty wiek holenderski będzie teraz się nazywać po prostu XVII wiek holenderski, nie? Jakby ktoś nie wiedział, kto to był Rubens, Rembrandt, Holbein, czy Hals, czy Vermeer, to jeśli chodzi o sztukę i malarstwo w XVII wieku, to jest coś jak Rolling Stonesi i Beatlesi dla dwudziestowiecznego rock'n'rolla i rocka, nie? Czy The Who. Tak jak cały Britpop, niezależnie od tego, czy mówimy o Beatlesach, czy mówimy o Oasis, dla muzyki popowej w wieku XX. I moi kochani, to są takie informacje, bo ja tak naprawdę chciałem za pomocą informacji segmentu numer 4 przejść do segmentu numer 3, który opowiada o Polsce i o naszym złotym wieku i coraz lepszej zmianie, już teraz drugiej za chwilę. I powiem wam szczerze, nie wiem, co powiedzieć, jak mam takiego newsa. Autentycznie czasami mam wrażenie, że są newsy, o których nie jestem w stanie nic powiedzieć. Nie dlatego, że nie mam zdania na ten temat, tylko mnie to zwyczajnie zatyka. Szukamy
sposobów, w jakich możemy wyeksponować naszą poprawność polityczną za wszelką cenę. A jakich nie znajdziemy, to szukamy dalej. I nagle okazuje się, że Holendrzy są z czegoś dumni, nazywają to dumą narodową, no to musimy zmienić temu nazwę na XVII wiek, bo XVII wiek jest neutralny. To jest po prostu liczebnik porządkowy, 17, dziękujemy, i nikogo to nie uraża. A stwierdzenie, że to był Złoty Wiek, może sugerować, że Holendrzy uważają się lub swoich praprzodków z 1650 roku za lepszych od innych. Nie? Ale to nie może tak być, że ty byłeś lepszy od innych. Więc w czymkolwiek osiągniesz wyjątkowość, musisz natychmiast przypomnieć sobie o tym, że inni tej wyjątkowości nie osiągnęli. I być może twoja wyjątkowość została zbudowana na ich cierpieniu. Czyli znowu ten merkantylistyczne podejście, że jeśli ktoś zarobił jakieś pieniądze, to prawdopodobnie i ma, to prawdopodobnie je komuś ukradł. Nie? To jest cały czas ta sama mentalność. Tylko o ile ona jest niebezpieczna gdzieś na jakimś poziomie ekonomicznym, którym nikt się nie interesuje, to ona się robi zabawna, śmieszna na poziomie pana kuratora muzeum w Amsterdamie, który ma problem z określeniem Złoty Wiek. Bo wiecie, w określeniu Złoty Wiek jest schowany rasizm, kolonializm, niewolnictwo, no wszystko, wszystkie hasztagi po prostu, które YouTube banuje. Ale tak jak mówiłem, czwarty segment jest tylko i wyłącznie przejścióweczką pomiędzy Gretą a Bzdetą. Trzeci segment przed nami, o wiele ważniejszy od tego, co się dzieje w Holandii, moi drodzy. Ja dam państwu taki bardzo prosty przykład, i to ze świata zwierząt. Numer 3. Do tego segmentu przygotowałem sobie listę cytatów naszego ministra rozdawnictwa, ministra rolnictwa, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Ale zaczniemy od jednej rzeczy. Złoty wiek w Polsce dopiero nastąpi. Jeśli chcemy się cieszyć takimi stawkami, jakie dziś mają Holendrzy, tak wracając do Złotego Wieku, przepraszam, do XVII wieku, to musimy oczywiście mieć te same stawki, musimy tak tyle samo wydawać, co oni przede wszystkim, bo tak się przede wszystkim zostaje bogatym człowiekiem. Jak ktoś kiedyś był mało zamożny i zazdrościł sąsiadowi, który miał już trzeci samochód, żona miała ładny samochód nowy, on miał nowy samochód, mieszkali w pięknym domu, to pierwsza rzecz, jeśli ty nie masz samochodu, masz kiepski samochód i średnio zarabiasz, mieszkasz w jakimś kiepskim mieszkaniu i tak dalej, i patrzysz na tego bogatego człowieka i mówisz, co mogę zrobić, żeby mieć tak jak on, mieć pachnący dom, piękne meble, nowy samochód, żeby cieszyć się tymi wszystkimi produktami. No kiedy mogę się nimi cieszyć, jak nie za życia, prawda? No chciałbym się tym cieszyć, to są fantastyczne rzeczy. No to przede wszystkim myślisz sobie, no muszę je po prostu kupić. Muszę wydać te pieniądze, muszę kupić to mieszkanie, kupić taki dom, zakredytować się. Nikt ci nie chce dać kredytu, no i wtedy masz problem. Po prostu trzeba naśladować bogatych w wydawaniu. No nie? Bo przecież to, co widać, to jest to, co oni wydają, nie? Bo po to wydają, żeby było widać, to jest oczywiste. Więc to się łączy, to jest logiczne, oczywiste. Więc wystarczy, że sobie podwyższymy płace minimalne do poziomu, jakie są na Zachodzie, ceny same już idą, zobaczcie, jakoś dziwnym sposobem ceny same idą do poziomu europejskiego. Nie wiedzieć czemu. Ale jak jesteś przeciwko płacy minimalnej, to co, chcesz mieć ochroniarzy za 5 zł? Wiesz, czym to się kończy? Widziałeś Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Gdańsku? A więc tak, nasz rząd w swoich obietnicach, bo teraz jest sezon obietnic, obiecuje, że będzie dbał o bardzo dobre imię producentów gier, polskich producentów gier. Z tego, co ostatnio sprawdzałem, jako człowiek, który w ogóle nie interesuje się grami komputerowymi, to skoro do mnie docierają sygnały, a tak jak mówię, siedzę poza zupełnie, że polskie gry są fantastyczne, że robione są seriale na Netflixie w oparciu o te gry, że te gry dostają nagrody, sprzedają się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na świecie, no to myślisz sobie, kurde, fajnie, super. No, jesteśmy daleko za Chinami, jeśli chodzi o produkcję gier, czy na Androidy, czy na komputery, czy na cokolwiek, ale zasadniczo jest okej. I tu się okazuje, że jedną z obietnic PiSu jest stworzenie Narodowego Centrum Gier Wideo. Centrum Gier Wideo. Jak na hasło Centrum Gier Wideo, jako dzieciak lat 80., no to ja sobie pierwszą rzecz, jaką wyobrażam, Centrum Gier Wideo, to jest taki opuszczony wagon gdzieś koło lodowiska, w którym monety 20-złotowe z Marcelim Nowotką rzucasz i możesz jechać w Street Fightera, czy tam Gianna Sisters, czy Mario, czy coś. I są takie automaty. I sobie pykasz, nie? I to jest Centrum Gier Wideo. Teraz się okazuje,
że nawiązujący swoją stylistyką do PRL-u rząd będzie robił to na skalę narodową. I to ma w jakiś sensie, zastanawiam się, jak to będzie wyglądać. W każdym razie ma to poprawić wizerunek polskich twórców gier wideo. I teraz tak, czy to oznacza, że zbudujemy jakiś narodowy barak, w którym będziemy jechać na automaty za 20-złotowe monety już niedługo, wkrótce, nie zdziwiłbym się w ogóle? Jeśli jedno zagranie będzie kosztować 20 zł, to w zasadzie nie jest takie odległe, nie? Pamiętam, kiedyś 20-złotowe monety się wrzucało, to było jeszcze przed denominacją, a denominacja to jest jedna dziesięciotysięczna, czyli zakryj kciukiem 0,4 będzie pieniądz nowej ery. Innymi słowy, 10 tysięcy z Wyspiańskim zamieniło się w jedną złotówkę, w jedną monetę. Czyli 20 tysięcy tamte, dobrze mówię? Czyli 20 zł to ile by było? 20 zł, moneta 20-złotowa na dzisiejsze to byłaby 1,5 grosza. No nie, to by się zgadzało. Czyli za dzisiejszą 1,5 grosza, jeśli dałoby się, tudzież inaczej, za dzisiejszego 1 grosza można było 5 razy zagrać wtedy w baraku Centrum Gier Wideo, koło lodowiska, przynajmniej u mnie na osiedlu. I dzisiaj za jedno takie zagranie 20 zł, żeby można było 5 razy w coś zagrać, wydaje się całkowicie sensowne, nie? Po 4 zł każda gra. Czyli co, 10 tysięcy razy inflacja zjadła wartość pieniądza po drodze. Zresztą to jest rzecz, o której często mówię na swoich wykładach kilku martwych Austriaków. Takim przykładem zawsze dla mnie jest jakakolwiek stara książka, najlepiej z lat 70. Tak, między 60. a 70. lata. Kiedyś książki były na trwale drukowane w obwolutach, tak jak jeszcze się to zdarza, aczkolwiek dosyć rzadko. Tu mamy akurat taki przykład. I można sobie starą książkę znaleźć gdzieś u babci, wiecie o co chodzi, nie? I patrzycie tam 25 zł na przykład, na starej książce. To jest to stare 25 zł. Stare 25 zł to jest na dzisiejsze 1,4 grosza. Stare 25 zł. I za tą 1,4 grosza kiedyś się szło do księgarni, kupowało książkę. Dzisiaj w księgarni książki są powiedzmy po 25 zł. No, w kiosku są i po 10, w Empiku są po 110, nieważne, ale za 25 zł możesz iść i kupić jakąś w miarę normalną książkę. Nie? Czyli, a pamiętajmy, że dzisiejsza złotówka to jest 10 tysięcy starych złotówek, czyli 10 tysięcy razy inflacja zadziałała swój wspaniały, stymulujący popyt wewnętrzny czar. Och, tam odrobina inflacji jeszcze nikomu, zawsze się lekko inflacjonuje, czy jakoś tam. Mała inflacja jest dobra, prawda? Wszyscy to powtarzają w nieskończoność. I teraz druga sprawa, dobre imię polskich twórców gier wideo. PR-owiec powinien, jeśli chce dbać o czyjeś dobre imię, samemu mieć dobre imię. To jest taka niepisana złota zasada w świecie marketingu, że jeśli chcesz być firmą PR-ową, to musisz mieć dobry PR, w sensie musisz być dobrze postrzegana. Na przykład chwalić się tym, że masz świetnych klientów. Jeśli nie potrafisz tego zrobić, to jesteś gównianą firmą PR-ową. Albo jeśli masz po prostu zły wizerunek i ludzie się od ciebie odsuwają. Na przykład ludzie z branży IT odsuwają się od ludzi z twojej okolicy, nie chcą mieć z tym nic wspólnego i teraz ty im mówisz, ja się zajmę waszym wizerunkiem. To ci ludzie będą jeszcze szybciej uciekać. To jest gwarancja. Więc nie wiem, w jaki sposób nasz rząd będzie poprawiał wizerunek komukolwiek, przyznam szczerze. Jest sposób w zasadzie. Teraz na to wpadłem. Przecież jest odwrócony, może być odwrócona inżynieria, nie? Czyli coś takiego, że ktoś, kto ma bardzo zły wizerunek, zaczyna kogoś obrażać, na kogoś narzekać, że to robi se jaja, że ktoś nie umył włosów. I wtedy odpowiednia grupa ludzi może się zaktywizować i powiedzieć, jak ten sukinsyn ciebie hejtuje, to ty musisz być dobry. Nie? To może mieć sens. To jest sposób, w jaki na pewno grupa trzymająca dzisiaj już nie Gretę, czy tam coś innego, może w Polsce, grupa trzymająca zmianę, może tak to się powinno nazywać, może rzeczywiście polepszyć wizerunek twórców IT, ale czy to jest obietnica, czy groźba? To jest podstawowe pytanie. I co się okazuje? Być może to Centrum Gier Wideo... Bożesz ty mój, jak to brzmi? Naprawdę, ja widzę barak przed oczami. Nostalgiczne się te audycje zrobiły. W zeszłym tygodniu wspominałem aniołki. Teraz baraki przy lodowisku. Jest hardcore, idzie ku lepszemu. Naprawdę, coraz lepsza ta zmiana. Ponieważ możliwe, że ta groźba jest tak naprawdę obietnicą, ponieważ właśnie minister rozdawnictwa i rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że w oparciu o tam Polską Grupę Cukierniczą, czy Polski Cukier, tak, Spółka Cukrowa Polski Cukier,
Polska Narodowa, Krajowa Grupa Polska, Polski Cukier. Cukrowa Grupa Polska, Polska Narodowa, Narodowa, Krajowa Polska, Rządowa Grupa Cukier Polski. W Polsce, filia w Polsce, filia w Warszawie. Już powstała, znaczy powstała Krajowa Grupa Spożywcza. Tak to się nazywa. Krajowa Grupa Spożywcza. Ja rozumiem, że tak by się nazwała sieć hipermarketów. No małe sklepy spożywcze chcą mieć trochę większą siłę przetargową w negocjacjach z hurtownikami i tak dalej. Chcą się zjednoczyć w jakąś grupę. Małe sklepy spożywcze się łączą i powstaje Krajowa Grupa Spożywcza. Okej. Jak najbardziej narzędzie rynkowe. Próbujemy. Dobrowolne. Teraz się okazuje, że nie. Będzie Krajowa Grupa Spożywcza, która jest postawiona na grupie Polski Cukier. Cokolwiek by to nie znaczyło. Cukier zabija tak w ogóle. Oglądałem ekologiczne, teraz dużo ekologicznych dokumentów, oglądam o żywności, to proszę cukru nie jeść. Jest nic dziwnego, że teraz się będzie to nazywać spożywcze. Jest fantastycznym tworem, wreszcie powstała i na start została przez Skarb Państwa dokapitalizowana. Nie wiem tylko, bo to informacją z PAP-u, nie wiem jak dużą ilością cukru została do cukier krzepi, dokrzepiona ze Skarbu Państwa. Będzie wspierała rolnictwo to i tak dalej, i tak dalej. Jest dowodem na to, co powiedział pan Ardanowski, wiecie, gdzie on to powiedział? Podczas dożynek prezydenckich w Spale. Dożynki prezydenckie, że dożynali jakiegoś prezydenta, a ja to przespałem. Państwowe w porozumieniu z rolnikami, z pracownikami nie musi być, państwowe nie musi być synonimem dziadostwa. No nie musi, nie ma przymusu w żaden sposób. Złego zarządzania, złodziejstwa i bezradności. I ta spółka będzie na to dowodem, że państwowe nie musi być synonimem dziadostwa. No oczywiście, że nie musi. Przecież nikt nie każe tym spółkom być zarządzanym w dziadowski sposób. Co za problem. Dokapitalizowana przez Skarb Państwa, uzgodnione zostało to z rolnikami. Akcjonariuszami, pracownikami, władzami spółki. Nie zostało tylko uzgodnione z podatnikami, ale to tam kto by się przejmował, nie? Dostajesz 500+, no nie narzekaj. Do odpowiedniej realizacji stabilizowania rynków. Ja pierdzielę. Znowu było o tym w podcaście w sierpniu, że ci ludzie cały czas mówią o jakiejś stabilizacji rynków. Ja nie wiem, jak Krajowa Grupa Spożywcza odnosi się do kwestii porozumień chociażby z Mercosurem unijnych, które teraz mają zostać podpisane. Zdaje się, że ci ludzie są dosyć sceptyczni wobec tego, nie? Chodzi o porozumienia obniżenia albo zniesienia też ceł pomiędzy grupą państw z Ameryki Południowej a Unią Europejską, co by według mnie poprawiło sytuację na obu tych rynkach, ale z tego co wiem, to tacy panowie mistrzowie rozdawnictwa, ministrowie rolnictwa mają z tym problem. Zdaje się, że pan Ardanowski już o tym się kiedyś wypowiadał, że brakuje mu mechanizmu stabilizującego rynek, zanim obniżymy cła. No, to właśnie obniżenie ceł jest mechanizmem stabilizującym rynek, samo w sobie, per se, proszę pana. Mogę to panu wytłumaczyć, a jak nie, to zapraszamy już wkrótce na audiotece ludzkie działanie. Jest, oż to jest ciężkie. Może sobie pan o tym poczytać, naprawdę jest co? 750 stron, 44 godziny. Grupa ma być strukturą efektywną ekonomicznie. To jest dobrze, że wpisali to w swoje założenia, nie? Że efektywność ekonomiczna idzie ku lepszemu. Oczywiście zaczynamy od dokapitalizowania, potem efektywność ekonomiczna przyjdzie z czasem. Założę się, że kolejne dokapitalizowania przyjdą, zanim efektywność ekonomiczna zostanie osiągnięta w kierunku. Ona będzie podejmować działania w przypadku drastycznych, cały czas cytuję pana ministra, w przypadku drastycznych spadków cen. Co oni wtedy zrobią? Rozumiem. A wiecie co, powiem wam szczerze, nie wiedziałem, nie skojarzyłem tego z Mercosurem i z umową, ale chyba zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest, czy Krajowa Grupa Spożywcza nie jest odpowiedzią na to, że Unia Europejska chce obniżyć cła i dogadać się z Mercosurem. Chociaż, wiecie, oni 18 lat negocjowali ten układ z Mercosurem, więc możliwe, że kolejne 18 lat będą to ratyfikować. Ale za 18 lat już nie będzie świata przecież, od 6 lat. O, Jesus. A już na pewno nie będzie Brazylii, która jest częścią Mercosuru, bo przecież spłonie, wiadomo, już w przyszłym roku. W kierunku rozszerzenia eksportu i promocji, no to od tego jest to porozumienie, przyczyniającą się do realizowania produkcji w kierunku innowacyjności. O, Jesus. Przekierowania produkcji w kierunku innowacyjności. A idź pan. Innowacyjność, czyli innymi słowy podwyższymy płacę minimalną i już wkrótce rolników zastąpią maszyny. Powiedział to pan minister. Numer 2. Moi drodzy, zbliżamy się do godziny, więc przyspieszamy. Dwójeczka jest bardzo lajtowa i jedynka jest też fajna.
Powiem wam szczerze, dwójeczka jest bardzo prosta. W Dallas jest centrum sportowe, nazywa się Dallas American Airlines Center i ma związek z American Airlines tylko taki, że w 2001 roku American Airlines wykupiło prawa do nazwy, czyli stało się głównym sponsorem tego centrum sportowego, to jest jak Stadion Narodowy, wielkie koromysło. I pod koniec 2019 roku, czyli już za kilka miesięcy, wygasają prawa do nazwy Dallas American Airlines Center, więc może ktoś przyjść i zmienić sobie na przykład Dallas PGE Center, albo jakoś inaczej. Ale zasadniczo widzę, że wszyscy celują w center. I oczywiście nie chcą przedłużać, co jest ważne, American Airlines nie chce przedłużać praw do nazwy sponsorskiej, więc otwarła się, mówiąc najdelikatniej, licytacja na to, kto zostanie nowym patronem tego gigantycznego centrum sportowego. I tam trzeba przedłożyć pewną sumę pieniędzy, wynoszącą mniej więcej 10 milionów dolarów. Z tego, co znalazłem, to z tego, co wiem, American Airlines w 2000 roku, bo w 2001 pojawił się ten napis, w 2000 roku musieli za to zapłacić 42 miliony dolarów. Za prawie, można powiedzieć, prawie 20-letni kontrakt. I za te 20 lat musieli zapłacić 42 miliony dolarów. I znalazła się jedna firma, która wzbudziła niezły szum. Przynieśli 10 milionów dolarów, jesteśmy gotowi, jesteśmy wypłacalni i my byśmy nazwali to BBC. I teraz wszyscy mówią, jak to BBC? British Broadcast? Stacja telewizyjna? Sieć telewizyjna z Wielkiej Brytanii? Będzie, no cóż nie, moi kochani. BB, to zaraz do tego przejdziemy i to nie jest Netanyahu bynajmniej. C jest od Center, ale B i B, ta część BBC, to jest Bang Bros. I teraz tak. Niektórzy słuchacze tego podcastu wiedzą, co to jest Bang Bros. I nie trzeba im tłumaczyć. A niektórzy nie wiedzą, nie interesuje ich to. I tłumaczenie, czym jest Bang Bros, jest bez sensu. Innymi słowy, jest to strona z filmami dla bardzo dorosłych ludzi i o bardzo wyszukanych gustach romantycznych. Tak, to jest taki serwis, tak, na którym można oglądać różne filmiki. No dobra, jest to serwis po prostu puszczający porno. I ten porno serwis, bardzo popularny w internecie, domyślamy się, że mają też kupę hajsu na to, żeby się promować, wymyślił sobie taki stunt, że oni przynajmniej wejdą do tego etapu licytowania się o to. No i to nazywałoby się BBC, czyli Bang Bros Center. I teraz firma, która wygra tą licytację, ma prawo do umieszczenia swojego logotypu albo z jakiejkolwiek sygnatury na gigantycznym dachu tego centrum. I teraz wszyscy się zastanawiają, co producent pornosów mógłby umieścić na dachu tego centrum. No i oczywiście na Twitterze wszystkie możliwe żarty, lepsze i gorsze, zwłaszcza gorsze. Te mają więcej trendu. I tu się pojawia historia, nie? Czy państwo nie powinno czegoś z tym zrobić? Wiecie, o co chodzi? Czy jak prowadzisz burdel i ten burdel zarobi 10 milionów dolarów, to czy ty możesz przyjść sobie na rynek i sobie wykupić prawa do Stadionu Narodowego? Bo wszystko, co zarobiłeś, w ogóle wpuszczasz teraz w ten Stadion Narodowy, żeby czy na stadionie Legii, czy Górnika, czy Gieksy, czy cokolwiek było jedno jebitne wielkie logo z reklamą twojej sieci burdeli. Czy na wolnym rynku tak można? Nie będę już was odsyłał dzisiaj do ludzkiego działania, ani do kościoła marketingu, ani do innych książek. Chociaż nie, bo w jedynce będziemy mówić o indeksie ekonomicznym, więc jeszcze sobie indeks ekonomiczny zostawię na wierzchu. No raczej nie, prawda? W sensie, co by państwo zmieniło, gdyby miało się wtrącić w coś takiego? Ej! Trzeba byłoby stworzyć pewną kategorię produktów, która jest 18+, oznaczyć to jakoś i mówić, narzucić każdej umowie, że produkty z tej klauzuli, z tej podgrupy nie mogą się znaleźć, czy tam usługodawcy z tej... Bo to jest troszeczkę jak ta rozmowa o... Nie wiem, tam gościu, co ciastek nie chciał zrobić jakimś gejom na ślubie, czy jakimś drukarzu, który nie chciał czegoś narodowcom wydrukować, czy gejom, nie pamiętam, nie? I wracają te same artykuły. Bo na czym polega problem? Prawdopodobnie to jest tylko i wyłącznie marketing.
A nic innego. Chodzi o to, żeby ta nazwa wyskoczyła. Być może nawet ktoś z was już ją wpisał w przeglądarkę, słuchając tego podcastu. O to tylko i wyłącznie im chodzi i zapłacenie za to 10 milionów jest niczym. Zresztą oni nie muszą, te 10 milionów do nich wróci, jeśli ostatecznie nie będą, nie przejdą jakiegoś tam sita. Póki co mogą to sito przejść, jak najbardziej. Problem polega na tym, że na tym stadionie odbywają się imprezy rodzinne. Więc tu mógłby być jakiś zgrzyt, nie? Wyobraźcie sobie rodzinne wyjście do Bank Bros Center. No nie jest zbyt, nie? Na spotkanie z Gretą Thunberg? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Tak więc można oczekiwać, że tak, że rynek to wyrówna. Po prostu ludzie, którzy zarządzają własną własnością, są właścicielami czegoś i tak dalej, nie chcą być, nie chcą mieć loga serwisu porno na ścianie i się co do tego dogadają, co do tego tak naprawdę nie ma żadnych wątpliwości. Bo tak, bo wolność ekonomiczna sprawia, że żyje nam się lepiej i nie ma się czego bać i na pewno nie będzie czegoś takiego jak centrum Bank Brosa urządzające koncerty Grety Thunberg. Przynajmniej nie w Dallas. Aczkolwiek, kto wie. I o wolności ekonomicznej jest ostatni dzisiejszy segmencik i też skoczymy sobie do niego bardzo, bardzo szybciutko i szybciutko przez niego przejdziemy, bo chcę was, przynajmniej tych, którzy nie są patronami, zostawić na koniec tej godziny w dobrym humorze. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Agent Tomasz. Hola, soy Federico Fernández y estás escuchando el podcast de Agente Tomás. To o tym krótkofalowym pesymizmie i długofalowym optymizmie poniekąd włożyłem w usta tego chłopaczka od zeznań przed Komisją Klimatyczną i Spraw Zagranicznych w parlamencie w Stanach Zjednoczonych. Streściłem poniekąd jego wypowiedź w ten sposób. Posłużyłem się takim sloganem, który bardzo często powtarzam w tej audycji, bo wydaje mi się, że wśród wolnościowców to chyba tak to działa, nie? Że Trudno się cieszyć z wiadomości, które do nas dochodzą, ale zasadniczo widzimy, że w długim terminie krzywe, że tak powiem, nam sprzyjają. I coś podobnego zaobserwowałem, jeśli chodzi o raport Frasera. Gdzie to było? Tak, tutaj. Fraser Institute to jest taki instytut z Kanady, który corocznie publikuje indeks wolnych krajów. Znaczy indeks krajów, które mają najwyższy stopień w kolejności wolności gospodarczej. I news ten rozszedł się zwłaszcza w amerykańskich bębnach medialnych przeszedł, ponieważ Stany Zjednoczone wracają do, można by powiedzieć, pierwszej ligi wolności gospodarczej. Za 2015 rok były na 16 miejscu. Opierając się o dane za 2015 rok, wylądowały na 16 miejscu. Potem rok później, w 2016, duży skok, pum, 10 pozycji, lista przebojów. Na szóstym, czyli wróciły do pierwszej dziesiątki. Zdaje się, że o tym mówiłem w zeszłym roku, bo pamiętam tego newsa. I według danych opartych za 2017 przeskoczyły jeszcze jedną pozycję do przodu i są na piątym miejscu. Oczywiście dwa problemy, które natychmiast każdemu się tutaj pojawiają. Czy nie robiąc nic, można też awansować? W sensie ktoś, kto był na trzecim miejscu, może wprowadzić nieatrakcyjne ustawy związane z działalnością gospodarczą, podwyższyć podatki i zlecieć w ogóle sam dół tabeli. To by było trudne, bo musiałby konkurować, nie wiem, z Kongo czy z Algierią, a to trzeba dużo dobrych, bardzo dobrych zmian, żeby spaść na pozycję tam 160, na której jest, nie wiem, Libia czy Wenezuela, bo one akurat zamykają ranking. No ale możesz też nic nie robić i przeskoczyć te parę oczek w górę. Tu akurat za 2017 rok, mamy 2019, on się za chwilę skończy. I 2017 rok to jest ostatni rok, w którym Fraser, tak samo jak Heritage Institute, są w stanie opracować dane. W sensie wszystkie dane spłynęły. Za 2018 jeszcze nie. Jeszcze wszystkiego nie wiedzą, nie są w stanie połączyć wszystkich danych ze 160 iluś państw. Stąd gigantyczny awans i Stany Zjednoczone na pozycji piątej. Jedno oczko w górę. I głównie miał na to przełożenie cały pakiet ustaw
liberalizujących pewne sektory gospodarki, które Donald Trump wprowadził pod koniec 2016 roku i właśnie w 2017 roku, czyli obcięcie wszystkich dublujących się regulacji prawnych, poleciało tego sporo, obniżenie podatków i tak dalej, i tak dalej. To były rzeczy, które sprawiły, że Stany Zjednoczone przeskoczyły o jedno oczko w górę. I teraz tak, pierwsza dziesiątka dla Was, moi drodzy. Na pierwszym miejscu bohater dwa tygodnie temu wydania Wieści Pominiętych, jednego z dłuższych segmentów, Hongkong. Na drugim miejscu Singapur. Na trzecim miejscu, uwaga, Nowa Zelandia. Na czwartym Szwajcaria, no surprise. Na piątym Stany Zjednoczone. I potem jest Irlandia na szóstym, na siódmym Wielka Brytania, United Kingdom, na ósmym Kanada, na dziewiątym Australia, na dziesiątym Malta. I teraz mam ochotę porównać to z indeksem Heritage Foundation. Powiem Wam szczerze, szybko przeskoczę do Malty, bo JK element... KLM? No to będzie później. Czy w ogóle jest Malta w tym zestawie? Chyba nie ma. Jest Malta. 46? To niemożliwe, żeby to był... Nie, to mi się wydaje niemożliwe. Ja mam szczerze od razu, to jest niemożliwe. Coś musi być innego na miejscu 10. Nie Malta. Musiałem coś schrzanić, bo wiecie co, bo to są dwa różne raporty i one się ze sobą zasadniczo różnią, ale u Frasera Malta jest na 10 miejscu, Heritage Foundation na 46. I Polska jest w Heritage na 45, a u Frasera jest na 59. To można powiedzieć, nie jest takie odległe. Na pierwszym miejscu jest Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Australia, Irlandia. I u Heritage jest jeszcze Estonia. Na 10 są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Nie? United States jest na 18 w Heritage. No dobra, czyli jest rozjazd. Ale co nas interesuje? 10 najgorszych państw. Zasadniczo można powiedzieć, ok, są rozjazdy. Z tą Maltą muszę sprawdzić, moi drodzy, bo naprawdę nie wiem. Ale nie wiem, kogo interesuje Malta w tym momencie. Nie na tyle dużo z nas, żeby robić z tego kilka minut dla tego segmentu. Ostatnia dziesiątka. Republika Środkowej Afryki, Irak, Kongo, Egipt i Syria ex aequo, Demokratyczna Republika Konga, bo to nie to samo, Angola, Algieria, Sudan, Libia na przedostatnim i Wenezuela na końcu. Czyli na 162 miejscu pozycji jest Wenezuela. Kuba i Południowa Korea, zadalibyśmy pytanie, gdzie się podziały. Okazuje się, że Północna Korea i Kuba nie ma danych. Nie wiadomo, co tam się dzieje. Rozumiecie? Ci goście wiedzą, co się dzieje w Sudanie, Angolii, w Kongo, w Iraku. Mają dane. Nie mają danych co do Kuby i Północnej Korei. Ale raczej o Kubie i Północnej Korei nie trzeba dużo spekulować, że raczej będzie to gdzieś bliżej Sudanu i Libii niż Kanady i Australii. Co nas interesuje, to Polska, ale tak jak wspomniałem, 59. miejsce. To jest coś jakby pierwsza połowa środek, ale bliżej pierwszej połowy. Środek, ale bliżej tych lepszych. No trochę. I teraz tak, wśród naszych sąsiadów Estonia i Litwa, moi drodzy. Estonia na 13, Litwa na 16. My na 59. Ale jak chcemy się, wiecie, pocieszyć czymś, no to za nami jest Rosja na 85. miejscu. Jeszcze dalej Grecja na 102. Jesteśmy lepsi od Grecji. Znaczy, zmierzamy tam znowu. Stały refren tej audycji. I Ukraina, o której tak dużo było dwa tygodnie temu, o fantastycznych zmianach, które tam się dokonują. Ukraina, słuchajcie, 135. miejsce. A sprawdzimy, gdzie Ukraina jest u tych kumpli. Co to wcześniej przygotować? 150, tu 135. No, czyli mostly unfree. Zwłaszcza głównie w większości przeważająco mało wolne gospodarcze. I zasadniczo, można mieć pretensje, czy Fraser i Heritage się zgadzają, to Maltę jeszcze sprawdzę za chwilę, ale synteza jest prosta, nie? Liberalizacja, obniżanie cła, rezygnowanie z różnych takich paternalistycznych wynalazków i instytucji sprawia, że ludziom żyje się lepiej. To jest bardzo proste. Widzimy, kto jest na końcu listy, widzimy, kto jest na początku listy.
I teraz kłótnia o to, czy Estonia, czy Litwa mają lepiej, czy gorzej, między 13 a 16 miejscem, przyznam szczerze, jak Polska jest na 59, Grecja na 102, mam wrażenie, że to się mniej więcej zgadza. No, Hongkong, Singapur, Nowa Zelandia kontra Sudan, Libia, Wenezuela i Kuba i Południowa Korea, która nie jest w stanie dostarczyć danych. Mają za słaby internet, żeby dostarczyć jakieś dane. No jakieś dane są oczywiście, tylko za mało, żeby przyporządkować ich na tej skali od 1 do 162. Panowie z Fraser Institute mówią, że oczywiście największy skok liberalizacji był w latach 80. i 90. To miało bardzo dużo związku miała polityka prowadzona przez Margaret Thatcher, przez Ronald Reagana w Stanach Zjednoczonych. I to, że ówczesny papież sprzyjał dekomunizacji. To były czasy fantastyczne. Upadek Związku Radzieckiego. Są duże skoki, które sprawiały, że wtedy rzeczywiście, można powiedzieć, liberalizacja mocno punktowała. Od roku 2000 jest trochę gorzej z tym, ale ponoć, tak mówią panowie z Fraser, i to zdaje się to samo powtarzają ludzie z Heritage Foundation, czyli moglibyśmy powiedzieć, że istnieje konsensus naukowy co do tego, że zasadniczo wolność przynosi bogactwo. I tego się trzymajmy, moi kochani. To były trzecie wieści pominięte w 9 sezonie podcastu Agent. Was wszystkich serdecznie zapraszam na agentomasz.pl, bo tam jest dużo więcej niż tylko podcasty. Jesteśmy na ZUS2terze, czyli na newsletterze agentowym, i jak już powiedzieć trzeba, za chwilę słyszę się w drugiej godzinie ze wszystkimi aktywnymi patronami, którzy wspierają podcast na patronite.pl/agent. Więc jeśli jest coś takiego, że wspierasz ten podcast na patronite.pl/agent, ale nie przychodzi do ciebie żaden mail, to napisz radio@agentomasz.pl. Domagam się swoich praw i zdobyczy socjalnych w postaci drugiej godziny tej audycji, w której za chwilę się spotkamy, bo jestem twoim aktywnym patronem, no nie? Tak jest, bo ja dostaję listę z Patronite, więc czasami zdarza się, i zdarzyło się chyba tak dwa razy w ciągu 2 lat, że nie dostałem maila powiadamiającego o tym, że ktoś jest aktywnym patronem, i rzeczywiście wtedy ktoś taki nie dostaje dodatkowych materiałów. A powinien, bo to jest jego prawo, a nie towar, czy jakoś tak. Dobra, radio@agentomasz.pl, agentomasz.pl pisane przez jedno zdanie i patronite.pl/agent. Do usłyszenia wkrótce. If we lose freedom here, there's no place to escape to. This is the last stand on earth. Upożytkowi obywateli bez szkody dla instytucji. Agent Tomasz.